Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem gościnnie w waszej grupie Ogniobranie, gdyż śpiewogrania, które zwykle prowadzę od grudnia ubiegłego już roku, odbywają się na mojej stronie Michał Angowski pomiędzy ciszą a ciszą. Dzisiaj na zaproszenie Krzyśka Krasa, druga Krzyśka Krasa, zjawiłem się u was tutaj w grupie, gdyż jestem zbudowany jej istnieniem w ogóle. Bardzo fajnie, że jest takie miejsce w sieci, w którym spotykacie się, żeby pograć sobie harcerskie piosenki, żeby ze sobą pobyć, żeby sobie pośpiewać, żeby zaprezentować nawzajem sobie piosenki, które chcecie. Bardzo fajna jest ta inicjatywa. Tak jak wspomniałem, mi dane było tę inicjatywę krzewić, kiedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że to będzie jedyna forma interakcji międzyludzkiej tej muzycznej. Od grudnia, no i potem już mnie to zastało, za mną już 22 śpiewogrania, prawie 50 godzin prześpiewanych i przegadanych, bo tutaj mam trudności z otagowaniem. Krzysiek Kras prosił, żeby tagować, hashtagiem oznaczać to, co się będzie działo, czy to będzie muzyka, czy to będzie piosenka, czy to będzie gawęda. W moim przypadku to jest jakoś mocno wymieszane, bo jak doskonale wiedzą przyjaciele, którzy ze mną przebywają w śpiewankach od kilku miesięcy już, bywa, że więcej gadam niż śpiewam, ale to atmosfera chwili, różnie to może być. Kochani, w opisie tego śpiewogranka podlinkowałem wam również, jest tam link, pod który można sobie ściągnąć piosenki, które dzisiaj wam zagram. Pewnie nie wszystkie, bo nie wiem jeszcze co zagram. Tak sobie jakiś tutaj plan mniej więcej mam. Natomiast u mnie to zwykle idzie bardzo, bardzo obok planu, więc też trudno mi dokładnie powiedzieć, jak to będzie. No i to dzisiejsze spotkanie, takie kameralne w grupie Ogniobranie, jest takim, można powiedzieć, preludium przed jutrzejszym czwartkowym spotkaniem na mojej stronie, kolejnym 23 już śpiewograniem, na które serdecznie was zapraszam. Tam dużo dłużej, dużo więcej tych piosenek wybrzmiało, ich już ponad 230, 240. W moim piwniku jednakowoż zalega ich no, grubo ponad 1500, może 1700. Dużo bardzo pieśni, wiele z nich pamiętam, jeszcze więcej z nich nie pamiętam, będę sobie musiał przypomnieć, żeby móc jak najdłużej grać i śpiewać dla was. I kochani, dzisiejszy dobór piosenek jest takim przekrojem, można powiedzieć, piosenek, które ja w harcerstwie lubię najbardziej, tych piosenek, które najczęściej śpiewałem z harcerzami, czy też za sprawą koncertów zespołu Cisza jak ta, czy też za sprawą moich prywatnych śpiewograń. To piosenki, które wiem, że lubicie i które są często śpiewane, zresztą dzisiaj również już były na jednym ze śpiewograń takich typowo harcerskich. Ja zagram je troszkę inaczej, jako że nie jestem tu sam, a nie w trójkę. Harcerze zaprzyjaźnieni z zespołu Ponad Chmurami bodajże zaśpiewali bardzo pięknie kilka piosenek, również naszą piosenkę, moją piosenkę Chrystusa Wieszczackiego. Ja z nostalgią wracam do śpiewogrania, do koncertu w zasadzie, do Ogniobrania na Srebrnej Górze w 2003 bodajże roku, że dobrze pamiętam? Nie, trzecim, to nie mogło być trzecim. Krzysiek, ty mnie poratuj, który to był rok, nie pamiętam dokładnie, ale to było dawno. I pamiętam ten koncert w przepięknym miejscu dla harcerzy na tej starej twierdzy przepięknej Donjon. I no mam nadzieję, że dane nam będzie jeszcze spotkać się z wami nie w internecie, nie na grupie, nie na stronie, tylko właśnie na przykład na dziedzińcu twierdzy srebrnogórskiej. Fajnie bardzo by tak było się spotkać z wami jeszcze. Zabrzmiało tam wtedy piosenek ciszowych trochę, ja też dzisiaj tych ciszowych trochę zagram, a trochę nie ciszowych. Taki miszmasz. Dla tych z was, którzy być może mnie nie znają, bo w tym miejscu jestem, jak wspomniałem, zupełnie gościnnie, nazywam się Michał Angowski i jestem liderem zespołu Cisza jak ta. A na przywitanie piosenka zespołu, na którym ja się uczyłem pisania piosenek i na którym kształtowałem w jakimś sensie swoją poetycką, muzyczną wrażliwość, czyli Stare Dobre Małżeństwo i piosenka, którą myślę, że dobrze znacie. Ściągnijcie sobie śpiewnik, to będziecie mogli sobie śpiewać ze mną i grać od razu. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie,
gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone, zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię dotknął, już jesteś ich bratem. I kółko dla was specjalnie, wyśpiewajcie. Anioły bieszczadzkie, dużo w was radości. Kochani, mam nadzieję, że sobie śpiewacie, tak jak Krzysiek Kras mi obiecywał, że będziecie śpiewać ze mną. Cieszy mnie bardzo, że taka inicjatywa się znalazła w internecie, że powstała taka grupa, która poniekąd jest pokłosiem na przykład śpiewograń, które się na stronach artystów wydarzają, czy na stronie na przykład mojej, Pomiędzy Ciszą a Ciszą, regularnie. To, że powstają takie grupy na przykład tematyczne, tak jak w waszym przypadku, podejrzewam, że zdecydowana większość z was to harcerze, ludzie z kręgu harcerskiego Krzyśka Krasa i pewnie jego przyjaciele z dawnych i aktualnych czasów. Z tego, co obserwowałem kilka śpiewogań, na ile mi czas pozwolił, to bardzo klasyczne pieśni harcerskie sobie śpiewacie, połączone z gawędą. Mega fajne to jest. Ja akurat uważam, że gawęda jest integralną częścią wieczorów śpiewograniowych i
tym się właśnie różnią śpiewogrania od koncertów, że można sobie wymienić również myśl, nie tylko pieśni. Kochani, ponieważ profil tej grupy jest właśnie harcerski, to dzisiaj zagram wam, tak jak wspomniałem na początku, kilka moich ulubionych harcerskich piosenek, no i kilka moich własnych, kilka zespołowych. Zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem piosenka, którą dobrze znacie, Bieszczadzki Trakt, więc śpiewajcie sobie ze mną. Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask na polanie, gdzie króluje zły. Gwiezdny pył w ogniu tym, łzy wyciśnie nam dym, tańczą gwiazdy z iskrami, a my śpiewajmy czysty ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie zarazimy się. W lesie, gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi, chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu śnią oczy sów wilcze kły, rykiem powietrze drży, tylko gwiazdy przyjazne dziś są. Śpiewajmy wszyscy ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie zarazimy się. Dorzuć do ognia drew, w górę niech płynie śpiew, wiatr poniesie go w wilgotny świat. Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się, a połączy nas bieszczadzki trakt. Śpiewajmy wszyscy w kwarantanny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie zarazimy się. Jeszcze śpiewajmy wszyscy w kwarantanny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie zarazimy się. Pamiętajcie, że podstawą tego niezarażenia się prawdopodobnie bywa izolacja właśnie, więc mam nadzieję, że wszyscy i ci w sile wieku, i ci całkiem młodsi przestrzegacie wszystkich tych zasad bezpieczeństwa, które mają nam wszystkim pomóc w tym, żebyśmy się jednakowoż nie zarazili na tym świecie i przetrwali jakoś ten czas. Żeby znów mogły być takie noce, które nas połączą nie na grupie ogniobrania, czy na stronach internetowych i innych transmisjach, tylko właśnie przy żywym ogniu. Tak, żeby ten dym z jałowca nam znowu wyciskał łzy z oczu, ale te prawdziwe, spowodowane dymem, a nie nostalgią. Jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi, strumień srebrną falą błyska, czyjś głos w leśnej ciszy prosi, żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby były takie dni, że się przy Nim ciągle jest, żeby był przy Tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść. Ogrzej dłonie przy ognisku, płomień twarz Ci zarumieni, usiądziemy razem blisko, jedną myślą połączeni. Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga,
żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest, żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść. Tuż przed szczytem się zatrzymaj, spójrz jak gwiazdy w dół spadają, spójrz jak drży koso drzewina, góry z tobą wraz wołają, wraz wołają. Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga, żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest, żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga, abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść do Boga. Z góry przepraszam, jeżeli piosenki, które dzisiaj wam prezentuję, się powtarzają w jakikolwiek sposób, bo przecież nie mam nawet możliwości, żeby sprawdzić, które już wybrzmiały na tym czy innym śpiewograniu harcerskim, których mnogość w tej chwili. Bardzo mnie cieszy, że Brać Harcerska się tak pięknie poorganizowała, że gra zarówno śpiewogrania zupełnie prywatne, jak i te śpiewogrania zorganizowane, tak jak tutaj przez Druha Krzyśka, czy też na przykład koncerty regularne, jak moi przyjaciele z 77. drużyny harcerskiej przed godzinką bodajże grali, zawodowo zmontowane, ze śpiewnikiem na stronie, w ogóle z mikrofonami. Super sprawa, słuchajcie, mega to jest, że tak zorganizowaliście i że tak fajnie to funkcjonuje. No, serce rośnie, że jakby harcerze, którzy na ogół są kojarzeni właśnie z takim pozainternetowym światem i bardzo dobrze w kreowaniu tej rzeczywistości internetowej również dają radę i również stanęli na wysokości zadania. Jestem mega, mega dumny z całej braci harcerskiej. A teraz piosenka mojego autorstwa, piosenka do słów moich z repertuaru Ciszy jak ta, którą jeżeli znacie, to zaśpiewajcie sobie. Napisałem kiedyś taką krótko wierszowaną historię o pewnym bieszczadzkim aniele. To się Szemkel nazywa, ma tak na imię. No i posłuchajcie, kto z tym Szemkelem bywa. Na dachu kamienicy, prostując zmęczone kości, przykucnął w słońcu szemkę, archanioł grzesznych miłości. Zmęczone skrzydła zwinął, płacząc na dachu z kraju. Tak trudno przemycać grzeszników przez bramy boskiego raju. I westchnął szemkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Winna ludzka miłość, że nawet aniołom skrzydła. I westchnął szemkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Cóż winna ludzka miłość, że nawet aniołom skrzydła. Że nawet aniołom skrzydła. Śmiały się inne anioły, że szary, zmęczony, nieładny, że skrzydła ma zwierzwione, że kolor piór tak szkaradny, że wielokrotnie karany za przemyt ludzkich słabości, że dla takiego nie warto marnować boskiej miłości. I westchnął szemkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Ludzka miłość, że nawet aniołom skrzydła. I westchnął szemkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Cóż winna ludzka miłość, że nawet aniołom skrzydła.
aniołom zbrzydła. Że nałyt aniołom zbrzydła. Puszyste, białe, dostojne i z rozwianymi lokami fruwały nad nim wyniośle, zajęte ważnymi sprawami, zajęte ważnymi sprawami. Śpiewacie ze mną? I westchnął Szenkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Cóż winna ludzka miłość, że nawet aniołom zbrzydła. I westchnął Szenkel smutno do lotu, prostując skrzydła. Cóż winna ludzka miłość, że nawet aniołom zbrzydła. Że nawet aniołom zbrzydła. Tak to bywało z tym aniołem Szenkelem. Ci z was, którzy kiedykolwiek chodzili na koncerty zespołu Cisza jak ta, pewnie tę piosenkę nieraz słyszeli. I mam nadzieję, że w związku z tym sobie ze mną śpiewacie te piosenki, no bo taka jest idea tego ogniobrania, którą Krzysiek bardzo pięknie tutaj promuje i cieszy mnie to bardzo, że tak właśnie jest. Więc mam nadzieję, że śpiewacie ze mną. Kochani, kolejna piosenka, którą myślę, że znacie, Bogumił Nowicki ją napisał z panem Dzierżakiem na spółę przed wieloma laty. No i taki utwór, który też jest piosenką często przy ogniskach harcerskich i na harcerskich śpiewograniach grano. Na przykład na podsumowanie dnia, choć ja zawsze się troszkę dziwię, że ta piosenka na podsumowanie dnia, bo ona w swoim wyrazie jest taka smutna dosyć. Nie ma na harcerskich spotkaniach dni, które nic nie przynoszą. Nie wierzcie w to. Tak w tej piosence jest napisane, ale tak nie jest. Dzień kolejny minął, dzień, co nic nie przyniósł, jeszcze się nie skończył, a już nowy wyrósł. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tyle ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd było. Tyle słów powiedział, słów, co nic nie znaczą. Może kogoś uraził, czyjeś oczy płaczą. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tyle ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd było. Znowu czasu mijanie, znowu minął dzień. Komu zaświeci słońce dobrych oczu pień? Tyle dni minęło, tyle marzeń, tyle ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd było. Tyle dni minęło, tyle marzeń, tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń, tyle marzeń sennych się nie spełniło i tyle dobrych gwiazd ubyło. Jedne gwiazdy znikają, drugie się rodzą i to nie tylko, albo właściwie w ogóle nie w tym ujęciu scenicznym, tylko właśnie tym całkowicie, tym co na niebie. Kochani, kolejna piosenka mojego autorstwa, piosenka, która no, pochodzi z repertuaru zespołu Cisza jak ta, bo
może nie większość, ale tak dobra połowa piosenek, które ludzie napisałem, to piosenki, które zasiliły właśnie repertuar tego zespołu. Drugą połowę możecie posłuchać na stronie Pomiędzy Ciszą a Ciszą. To takie piosenki, na które nie znaleźliśmy z Ciszakami wspólnego mianownika. W sumie tych pieśni popełniłem trochę ponad 100 w życiu, ale w większości nie pamiętam, także ja się cieszę, jak inni grają moje piosenki, bo wcale nie muszę ich pamiętać. Ale ten utwór jest utworem o tyle ważnym, że jest utworem autobiograficznym, opisującym prawdziwą sytuację, prawdziwą osobę i prawdziwą miłość i prawdziwe miejsce. I właściwie wszystko w tej piosence jest prawdziwe, w związku z tym mogę wam z czystym sumieniem życzyć takiej miłości, która była moim udziałem podówczas przed wieloma laty. Ta, bo tak cię kocham. Gdy już będziemy wraz na grzbietach dzikich koni, kuponi nie gnać, spłoszone ptaki gonić i myśli płoche słowa upierać w zieleń drzew. Ty wtedy spytasz, o czym myślę, odpowiedź w plotę w wiatru śpiew. Tak cię kocham, jak nikogo na ziemi. W obłoki frunie każda myśl zielona, tak cię kocham i to już się nie zmieni. I niech te słowa w twoje włosy wplecie wiatr. Gdy kolorowe będą światy i złote liście pokryją szlak, tak pięknie się w źrenicach mienią, nie mogąc się nadziwić, jak kwietniowa zieleń twoich oczu z wrześniową tęczą łączy się. Ja chciałbym tonąć w tej zieleni i po tej tęczy z tobą biec, gdy ponad dachy szarych miast chmur ciężkich zimna moc napłynie, by zetrzeć naszych wspomnień czar, nasz pierwszy świt na połoninie, a wokół pełen prozy świat zabrania snom się wciąż zielenić. Lecz co połączył górski wiatr, tego już nikt nie może zmienić, bo tak cię kocham, jak nikogo na ziemi. W obłoki frunie każda myśl zielona, tak cię kocham i to już się nie zmieni. I niech te słowa w wasze włosy wplecie. Wiatr. Nie zapomnę, jak na zlocie ZKP na wyspie Sobieszańskiej w Gdańsku zagraliśmy tę piosenkę dla harcerzy. W ogóle ktoś był z was? Ktoś z harcerzy był wtedy, którzy dzisiaj na ogniobraniu na tym spotkaniu, na naszym koncercie? Nie zapomnę tego koncertu, bo jak te kilka, może kilkanaście tysięcy harcerzy zgromadzonych pod sceną od pierwszych dźwięków tej piosenki przejęło całkowicie śpiewanie za nas tego utworu, to była jedna z najbardziej wzruszających chwil, które przeżyłem na scenach i scenkach przez te 16 czy 17 lat podróżowania. A koncertów zagraliśmy, muszę wam powiedzieć, no ponad 1150 do tej pory, więc już troszkę przeżyliśmy, ale tamto wydarzenie to, bo tak cię kocham w waszym wykonaniu wielotysięcznym do naszej tylko muzyki, no to było przeżycie, którego się na pewno nie zapomina i to myślę, że wszyscy twórcy, którzy kiedykolwiek stawali na scenach, to potwierdzą, że nie ma nic piękniejszego niż śpiewanie piosenek, zwłaszcza swoich, z publicznością. Śpiewogrania mają zupełnie inną specyfikę. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby śpiewać od początku do końca, żeby grać te piosenki, które wszyscy znają. No i ja myślę, że z tą piosenką tak właśnie będzie, jaki był ten dzień. To grupa Turbo, można powiedzieć, grupa raczej kojarzona z rockiem niż z piosenką harcerską, a jednak w harcerskich kręgach myślę, że pieśń dobrze znana. Jaki był ten dzień?
dobra. Jeszcze sobie podstroję tylko takie co było. Pamiętajcie, że strojenie instrumentów jest również wyrazem szacunku nie tylko dla słuchaczy, ale również dla twórców pieśni, żeby ich tak bardzo nie pokaleczyć nienastrojoną gitarą. Co się harcerzom czasami zdarza przy ogniskach. Słyszałem takie rzeczy nieraz. Jaki był ten dzień? Późno już, otwiera się noc, sen przychodzi do drzwi. Na palcach jak kot nadchodzi czas ucieczki na aut, gdy kolejny twój dzień wspomnieniem się stał. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. Łagodny zmrok przysłania mi twarz, jakby przeczuł, że chcę być z tobą choć raz. Nie skarżę się, że mam to, co mam, że przegrałem coś znowu i jestem tu sam. Jaki był ten dzień, co darował, co wziął, czy mnie wyniósł pod niebo, czy zrzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre i złe. No i jeszcze jedna ciszowa piosenka, która powstała po to, żeby nieść dużo optymizmu. Piosenkę napisałem dla dzieciaczków, chorych dzieciaczków z onkologii poznańskiej, do których to zostaliśmy zaproszeni po raz pierwszy, kiedyś tam potem wielokrotnie. Ale gdy po raz pierwszy pojechaliśmy na ten oddział onkologii w Poznaniu, żeby pograć piosenki na korytarzu, to przyznam, że byliśmy spanikowani wręcz tym wydarzeniem, bo wydawało nam się, że nie mamy w repertuarze piosenek na tyle radosnych i na tyle odwracających uwagę dzieciaków od sytuacji, w której się znalazły na szpitalnym oddziale, żeby ten koncert miał w ogóle jakiś sens i wymiar. I postanowiłem po takim pierwszym spotkaniu, które zresztą wyszło bardzo pięknie mimo naszych piosenek takich niedziecięcych, napisać piosenkę, którą będę mógł się dzielić z dzieciakami, ale nie tylko z dzieciakami, bo okazało się, że pieśń owa stała się dla bardzo wielu słuchaczy zespołu Cisza jak ta pieśnią ważną. I myślę, że w kontekście sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, takiej niepewności i tego poczucia osamotnienia, no bo w końcu siedzimy w większości w domach pozamykani, nie możemy wychodzić albo nie powinniśmy wychodzić. Szczęśliwi ci, którzy mają duże rodziny i w swoim gronie ten czas spędzają, chociaż te zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że to właśnie jest przejaw nieszczęścia, że się siedzi razem. No, oczywiście żartuję. Że ta samotność będzie się pogłębiała, ta niemożność spotykania się, niemożność pojechania chociażby do rodziny na święta i tak dalej, i tak dalej. Więc taka piosenka, żebyśmy pamiętali, że czasami jest trochę trudniej wędrować i wielkie plany do szuflady trzeba chować, ale jest nadzieja, która marzeń nie ostudzi i jest wiara, wiara w dobrych ludzi, takich ludzi, którzy spotykają się w internecie, są razem, śpiewają razem i nawzajem się wspierają w komentarzach, w rozmowach, we wspólnym śpiewaniu. Nie będę nigdy sam. Czasem w życiu trochę trudniej jest wędrować wielkie plany. Do szuflady trzeba chować, jest nadzieja, która marzeń nie ostudzi i jest wiara. Wiara w dobrych ludzi, ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam, ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Bądź jak kwiat, jak wszystkie kwiaty tego świata, popatrz na mnie, jak na siostrę, jak na brata, daj mi swą siłę, weź moją miłość, razem przejdziemy przez losu zawiłość. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły
wokół siebie mam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Jest we mnie pokój, jest we mnie wiara, a rok po roku muszę walczyć i się starać. Uwierz we mnie, podaj rękę, uśmiechnij się i zaśpiewaj tę piosenkę. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Nie pozwól życia po prostu przeżyć. Podaj dłoń, oddam uśmiech, będę wierzyć, że to, co na mnie w życiu czeka, to miłość i wsparcie drugiego człowieka. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Ja wiem, że nie będę nigdy sam. Dobre anioły wokół siebie mam. Pamiętajcie o tych dobrych aniołach, i tych całkowicie metaforycznych, i tych całkowicie prawdziwych, tych, które walczą o życie chorych w szpitalach, tych, które walczą o to, żeby starszym ludziom było łatwiej. Między innymi harcerze bardzo mocno się włączyli w pomoc ludziom starszym. No, serc ducho rośnie, jak zgodnie z zaleceniami Baden-Powella się zebraliście, jak pomagacie sobie nawzajem, pomagacie starszym, gdzie drużyny harcerskie te oczywiście pełnoletnie pomagają w dostarczaniu jedzenia do domów, tam gdzie starsi ludzie nie powinni wychodzić, nie powinni ryzykować swojego życia i zdrowia. Bardzo jest to budujące i po raz kolejny trudne czasy pokazują, że harcerstwo jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne do wspomagania właśnie służb mundurowych, które mają co robić w tym czasie trudnym. I właśnie harcerze, jak za czasów dawnych, wojennych, pomagają w taki sposób, jak mogą. Tak teraz w tych czasach epidemiologicznych po raz kolejny pokazujecie, że szalenie ważne jest to, żeby pomagać innym ludziom, żeby zostawić świat choć trochę lepszym, niż go zastaliśmy. Kochani, piosenka kolejna jest autorstwa Wojtka Narona Warchoła. Od jakiegoś czasu jest to utwór, który jest w repertuarze Domu o Zielonych Progach i myślę, że stąd możecie go znać, a w ogóle myślę, że go znacie, więc zaśpiewajcie sobie ze mną. Rozmyślania nad wodospadem, czyli jak to często u was w harcerstwie się mówi, łemata. Pamiętam tylko tabun chmur się rozwinął i cichy wiatr wiejący ku połoninom, jak kamień plecak twardy pod moją głową i czyjaś postać, co okazała się tobą. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. Byłaś jak słońce w tę smutną noc, jak wielkie szczęście, co zesłał mi los, lecz nie na długo było cieszyć się nam. Te kłótnie bez sensu, no skąd ja to znam? Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz psy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz łzy. I tłumaczyłem jej, jak naprawdę to jest, że mam swój świat,
gwiazdy to z daleka do mnie lśnią i śmiechem i łzami witają mój bukowy rąk. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz psy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz psy. Harcerze! Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz psy. Idę dołem, a ty górą, jestem słońcem, ty wichurą, ogniem ja, wodą ty, śmiechem ja, ty ronisz psy. Taka tołemata. Kochani, i teraz piosenka, którą również bardzo lubię. Mam nadzieję, że ją znacie, choć w swoim nastroju i specyfice no dalece inna niż te, które przed chwilką wybrzmiały. Zupełnie inna. Przemysław Owczarek napisał kiedyś bardzo piękną pieśń, która opiewa właśnie te czasy, o których wspomniałem w gawędzie przed piosenką wcześniejszą. Czyli czasy, w którym harcerze oddawali swój czas, swoje zdrowie, swoje życie za ojczyznę właśnie. Myślę, że nikt z was nie pamięta tych czasów. Nie mamy tak leciwych pewnie harcerzy, którzy mogliby te czasy pamiętać. Natomiast wszyscy o nich wiecie. Ta pomoc harcerzy była od zawsze, odkąd istnieją organizacje harcerskie. No i ta pomoc na szczęście przetrwała nie tylko w gawędzie, ale również w pięknych pieśniach, które opisują takie właśnie, no jeszcze trudniejsze czasy niż te, w których przyszło nam obecnie żyć. Major Ponury. Chodzi z lasu, panie majorze, wiatr się zrywa, schaszczy jak ptak. Już się szkopy nie tułają po boże, niejednego przez nas trafił szlak. Jutro do wsi pewnie zajdziemy, pies nie szczeknie, przecież my swoi. U mej matuli cokolwiek zjemy, potem do snu śpiewanie. I dobrze odpoczniem, nim odejdziem w góry, lecz co pan major, taki ponury. I dobrze odpoczniem, nim odejdziem w góry, lecz co pan major, taki ponury. Do diabła ze śmiercią, panie majorze, pan szedł wraz z nią w 39. Potem trzeba było się z wojskiem łączyć i miecze ostrzyć daleko za morzem. Myśmy czekali, bo wodza brakło. Lichy to zwierz, co walczy bez oka. Wieści przysłali, słowo się rzekło. Biały orzeł z góry spikował. I w piersi wroga wbił swe pazury, lecz co pan major? Taki ponury. I w piersi wroga wbił swe pazury, lecz co pan major, taki ponury. To nie był taki zwyczajny bój, lufa się zgrzała jak klucze od piekła. Mocno się wrzynał w kieszeni nabój i każda chwila wieczność wlekła. Strasznie pan dostał, panie majorze, jak Bóg mi miły, nie mogło być gorzej. Krew się przelała przez głębokie rany, archanioł Michał otworzył bramy.
Pozdrówcie ode mnie świętokrzyskie góry, lecz co pan major, taki ponury. Pozdrówcie ode mnie świętokrzyskie góry, szepnął i skolał major ponury. Pozdrówcie ode mnie świętokrzyskie góry, szepnął i skolał major ponury. Pozdrówcie ode mnie świętokrzyskie góry, szepnął i skolał major ponury. Skonał i odszedł, by znaleźć swe góry, z serca bohater major ponury. Taki smutas wojskowy sprzed lat. A teraz piosenka, która jest no, bez dużo weselszą, chociaż nie wiem, chyba jej nie zagram. Dzisiaj zagrali ją moi przyjaciele z 77. drużyny mazowieckiej, więc tak ładnie ją zagrali, że nie będę już im psuł Chrystusa Bieszczadzkiego, że nie będę psuł Chrystusa Bieszczadzkiego, bo oni bardzo ładnie ją zagrali. Ale może tak, ponieważ jakby jestem tutaj na zaproszenie w waszej grupie Krzyśka Krasa, który napisał dzisiaj w internetach, że najbardziej z naszego repertuaru ponad 100 piosenkowego, ciszowego lubi piosenkę W naszym niebie, to ja się z nią zmierzę, chociaż musicie mieć świadomość tego, zwłaszcza ci z was, którzy nie są słuchaczami zespołu Cisza jak ta, że piosenka W naszym niebie jest piosenką rdzennie napisaną przeze mnie na rolę, po to, żeby mogły się przeplatać głosy żeńskie i męskie. I to nie jeśli chodzi o układ dźwiękowy poszczególnych fraz, tylko żeby to był dialog. Dialog również w tekście, więc bardzo trudno jest mi zaśpiewać piosenkę, która jest dialogiem, rozmawiając samemu ze sobą. No ale z drugiej strony rozmawiam z pleckami mojego telefonu, więc to już jest jakiś rodzaj lekkiego szaleństwa. W tej sytuacji spróbuję może zagrać W naszym niebie sam, a ci z was, którzy znają tę piosenkę, wiem, że są tutaj również ciszaki, którzy się jakoś przedostali do tej grupy tajnej, prywatnej. Nie wiem, jak się przedostaliście jakimś tajnym wejściem. To już wyśpiewajcie sobie, bo znacie na pewno te słowa. W naszym niebie. Jeszcze śpisz za rzęsami schowana, błękit nieba uwięziony w twoich oczach, ciepły głos jeszcze w ustach uśpiony, w twoich włosach jeszcze śpi wiosenny wiatr. Jeśli chcesz, podpowiek wiosnę, wypuść błękit radosny w moje niebo. Jeśli chcesz, niech motyle twych słów z ciepłych wyfruną ust w moje niebo. Widzicie, tak, jak to jest? Własnych piosenek nie pamiętam. Jeszcze śpię w twoje myśli wsłuchane, w ciepły oddech i tak znaną melodię. Moje serce bije przecież tak samo, jest tak twoje, że go sama nie poznaję.
jeśli chcesz, żeby snu nadszedł kres, jeśli dzień zbudzić chcesz w naszym niebie, przytul mnie, za oknami znów deszcz, lecz wiosennie nam jest w naszym niebie. Chcę przytulać ciebie już od rana, tulić twoje włosy jedwabne, kochana, patrzeć w piersi twojej, lekkie falowanie, zwabić promień słońca w tych oczach. Nad ranem będę tulić ciebie, skarb najcenniejszy w deszczu kroplach za oknem, wypatrywać tęczy wszystkie wiosny, kwiaty zakwitną dla ciebie. Jeśli chcesz, żeby snu nadszedł kres, jeśli dzień zbudzić chcesz w naszym niebie, przytul mnie, za oknami znów deszcz, lecz wiosennie nam jest w naszym niebie. Jeśli chcesz, żeby snu nadszedł kres, jeśli dzień zbudzić chcesz w naszym niebie, przytul mnie, za oknami znów deszcz, lecz wiosennie nam jest w naszym niebie. Taką to piosenkę zdarzyło mi się kiedyś przed laty napisać również o bardzo prawdziwej miłości ówczesnym mym zauroczeniu, więc piosenka również autobiograficzna, również jest opowieścią prawdziwą na wskroś. Ja osobiście najbardziej lubię takie właśnie pieśni. Kochani, zespół Cisza jak ta powstał przed 16, albo właściwie jak mi ostatnio wypomnieli moi przyjaciele z Inowrocławia, przed 17 laty. Liczyć to ja nie umiem zupełnie. Rzeczywiście, chyba w 2003 roku rozpoczęła się nasza przygoda. 8 marca 2003 roku zespół Cisza jak ta po raz pierwszy stanął na deskach Domu Kultury w Gryficach, niedaleko Kołobrzegu, pod nazwą właśnie Cisza jak ta. Ale skąd się wzięła nazwa Cisza jak ta? Otóż wzięła się stąd, że zespół ów był kierowany przez Mariusza Borowca, który był drużynowym drużyny harcerskiej, o takiej właśnie nazwie Cisza jak ta. Nie wiemy dokładnie, dlaczego drużyna harcerska taką nazwę miała. Prawdopodobnie zapożyczyła te słowa z tytułu jednej z piosenek zespołu Budka Suflera. Ale pewności co do tego nie ma, bo tego najstarsi górale nie pamiętają. W każdym razie Mariusz Borowiec napisał kilka piosenek i te kilka piosenek postanowił wykonać w towarzyszeniu harcerek ze swojej drużyny, z bałtyckiego chłopca morskiego z Kołobrzegu. Drużyny, która właśnie nosiła nazwę Cisza jak ta. I gdy trafili na scenę harcerskiego festiwalu Czkawa w Gryficach, to okazało się, że są zaskoczeni tym, że muszą się jakoś nazywać. Że nie można tam sobie po prostu wystąpić, tylko trzeba się jakoś nazywać. No i postanowili się roboczo nazwać tak jak drużyna harcerska, którą de facto byli, czyli Cisza jak ta. I tak to, słuchajcie, zostało aż po dziś dzień. I jedną z pierwszych piosenek, które Mariusz Borowiec w tamtych czasach właśnie napisał, jest utwór, którym za chwilę się z Wami podzielę. To jeden z pierwszych utworów zespołu Cisza jak ta w ogóle. Nosi tytuł Zapach chleba. Jeżeli znacie, to śpiewajcie ze mną, będzie mi bardzo miło. Kolejna noc wielkim wozem wędruje. Ze szczytu Tarnicy można go złapać za koło. Księżyc granie gór cienką kreską maluje.
na złoto zielono i na czerwono. A góry się piętrzą i rosną do nieba. Bieszczadzkie baśnie nam szepczą do ucha. Zapachem połonin i pieczonego chleba śnić się będą, gdy znowu zapanuje plucha. Kolejny bar i stół pełen piwa. Na ławach zasiadły upadłe anioły. W kuflach skrzydlatych zmęczenie odpływa. Splatają się pieśni z dźwiękami gitary. A góry się piętrzą i rosną do nieba. Bieszczadzkie baśnie nam szepczą do ucha. Zapachem połonin i pieczonego chleba śnić się będą, gdy znowu zapanuje plucha. Kolejny szlak pnie się krętą drogą. Warkoczem połoni, paniem roześmianych, deptany ciężką ludzką nogą, prowadzi nas do schronisk rajów obiecanych. A góry się piętrzą i rosną do nieba. Bieszczadzkie baśnie nam szepczą do ucha. Zapachem połonin i pieczonego chleba śnić się będą, gdy znowu zapanuje plucha. Zapach chleba. Czyli dawno staroczasowe piosenki, można powiedzieć, sprzed lat już naprawdę 17 już teraz powiedziałbym. Chyba rzeczywiście 17 wybiło. Słuchajcie, teraz piosenka, którą znacie na pewno, więc liczę bardzo na to, że nie potrzebujecie śpiewniczków, które wam tam podlinkowałem w opisie tego śpiewogrania gościnnego dzisiaj u Krzyśka Krasa na grupie Ogniobranie. Bo myślę, że Krajkę zna każdy harcerz, ja ją sobie zagram tak po prostu jakby nieco wolniej niż zwykle. Krajkę od was słyszałem na różnych ogniskach, ale zaśpiewajcie ze mną. Dzień rozkwita, jeszcze od rosy rzęsy mokre, we mgle turkoce pierwsza bryka. Słońce wyrusza na włóczęgę drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny Krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca. Spodnie wytarte i buty stare, wiatry niosą mnie. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare, wiatry niosą mnie. Spoknięte świerszcze stroją skrzypce, żuraw się wsparł o cembrowinę. Wiele nanosi wody jeszcze, wielu się ludzi z niej napije. Drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny Krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca.
A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. Kochani, będę kończył ten mój gościnny tutaj u was występ. Mam nadzieję, że Krzysiek Kras jeszcze kiedyś mnie zaprosi. Będę w miarę oczywiście czasu i możliwości też oglądał śpiewogrania wszystkich was, którzy tutaj będziecie występowali. Mam nadzieję, że nie zabraknie w tym miejscu, w internecie, w tej grupie osób, które będą swoje śpiewogrania prowadziły, jak to Krzysiek ładnie napisał. Ja miałem zaszczyt dzisiaj poprowadzić dla was to śpiewogranie po raz pierwszy, jak wspomniałem, może nie ostatni. Jeżeli wam jest mało, to serdecznie zapraszam jutro na mój profil, czyli Michał Angowski, Pomiędzy ciszą a ciszą. Regularnie w każdy poniedziałek, każdy czwartek o 21:30 prowadzę śpiewogrania. Piosenki bardzo, bardzo różne, od szantowych, przez moje, przez poetyckie, przez turystyczne, przez harcerskie właśnie. Więc jeżeli chcecie rozszerzyć swoją słuchalność poza grupę, poza inne strony, to serdecznie zapraszam jutro o 21:30 na kolejne śpiewogranie, kilkanaście piosenek. A tymczasem chciałbym zagrać wam na pożegnanie piosenkę zespołu Harlem, która nosi tytuł Kora. Bardzo lubię tę piosenkę, mam takie też poczucie, że ona niesie za sobą dużo wiary i dobra. Ta wiara i dobra jest nam wszystkim potrzebna, szczególnie pozdrawiam druha Krzyśka, który w szpitalu za nie mógł, z tego co czytałem na grupie. Druhu Krzyśku, dla ciebie piosenka pełna wiary, mam nadzieję, że szybko się uporasz ze schorzeniami, które ci tam dręczą i wyjdziesz ze szpitala, bo to nie jest w ogóle najlepszy czas w świecie w tej chwili, żeby być w jakimkolwiek szpitalu z jakiegokolwiek powodu. Więc mam nadzieję, że wkrótce dołączysz do nas całkowicie tu na grupie i będziesz też prowadził śpiewogrania. Kora, słuchajcie. Rozmawiałem z korą drzewa, ona drzewo dobrze zna. Powiedziała cicho, dotknij ręką nieba. Wyciągnąłem w górę ręce, niebo dało ciepły deszcz. Zwariowałem, jakby deszczu było trzeba. Zapytałem kiedyś wróżkę, czy mi nie zabraknie sił. Nie zabraknie, tylko dotknij ręką nieba. Rozrzuciła karty w koło, ja wybrałem jedną z nich. Skąd wiedziałem, że tej jednej tylko trzeba. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, przecież tyle, dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Policzyłem kiedyś wszystko, co mi dało dobry znak. Pod stopami jeszcze mocniej czułem ziemię. Wyciągnąłem w górę ręce, padał boski dobry deszcz. Już wiedziałem, nigdy się nie zmienię. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle, dlatego wiem, co chciał powiedzieć wiatr. Każdy rok i każdy dzień ma jakiś sens. Każdy śmiech i cichy płacz nie dziwią mnie. Rzeki szum, kamienia szept, rozumiem już. Bez słów
bez żadnych zbędnych słów. Wiecie już. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć świat. Spróbujemy razem. Prowadzi mnie od lat niewidzialna siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć Baden Powell. Kochani, dzięki za gościnę w waszej przytulnej grupie, przy waszym ognisku, ogniobraniu. Liczę na to, że spotkamy się gdzieś na Srebrnej Górze, na koncercie Ciszy jak ta. Może spotkam się z wami jutro bądź w poniedziałek na mojej stronie, jeżeli zechcecie tam wpaść i pośpiewać sobie ze mną. Cóż mogę więcej powiedzieć? Bardzo liczę na to, że będziecie w dalszym ciągu trwali w tym zostawianiu, próbach zostawianiu świata lepszym niż go zastaliście, lepszym niż on nas zastał ostatnimi czasy. I bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie dla tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują. Za gościnę Krzyśkowi Krasowi, druhowi Krzyśkowi Krasowi dziękuję za organizację takiego pięknego miejsca, za organizację tych wszystkich śpiewograń, za przekładanie się do tego bardzo poważne i śpiewniki są robione i transmisje i wszystko jest to bardzo fajne. Dzięki wielkie Krzyśko za zaproszenie, za inicjatywę i do zobaczenia gdzieś w internetach póki co, a później na ścieżkach gór poezji i muzyki. Czuwaj!